Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na kanale. Jest to chyba już czwarty lub piąty odcinek od wczoraj. Tym razem są to ważne mecze i zrobimy to na moich czterech poprzednich kontach i otworzymy jeszcze chyba ze 3 czy 4 paczki z wyborem zawodnika. To samo SBC, co był odcinek kilka godzin wcześniej. Zaczniemy sobie oczywiście od ważnych meczów. Pierwszym z nich jest Barcelona z Walencją. Oczywiście zawodników po kolei będę wam pokazywał, jeżeli chcecie sobie zrobić tak samo jak ja. Ale oczywiście też link będziecie mieli w komentarzu do aktualnie najtańszej opcji, żeby zrobić sobie takie SBC. Roma Milan kolejnym meczem, tutaj cały skład z ligi włoskiej użyłem po prostu, żeby nie kombinować. Złota paczka zawodników, paczki są bardzo średnie, tak jak praktycznie zawsze za ważne mecze w tym roku. Ale zobaczymy, może się poszczęści, uda się nam to coś trafić, zobaczymy. Mam nadzieję, że chociaż jedną jakąś dobrą kartę dzisiaj trafimy. I ostatnim meczem jest Olympique Lyon z PSG, tutaj użyłem ligi francuskiej, ligi niemieckiej i ligi włoskiej, także zgłaszamy ostatni, jest jeszcze ten zawodnik. Tu jest paczka 25 tysięcy, więc tu jest najlepsza paczka z całego SBC, nie licząc oczywiście paczki za zakończenie SBC, która jest chyba za 45 tysięcy, tak jest. Jutro będzie odcinek jeszcze z Marko Arnautowicza. I dobra, zaczniemy sobie od trzech paczek z wyborem zawodnika, lecimy od razu z pierwszą taką paczką. Jest Jerstein, mam nadzieję, że tak się wymawia jego nazwisko, w pierwszej paczce niestety nic dobrego, lecimy z drugą paczką. Czerwi. I ostatnia paczka z wyborem zawodnika. Gaitan, czyli znowu 23 paczki w sumie już bez żadnego trafu dobrego z tego SBC. Dobra, przechodzimy do paczek za SBC. Ważne mecze, pierwszą paczkę oczywiście pokażę, a resztę, jeżeli coś w nich trafię. Zobaczymy, czy uda się w tych wszystkich paczkach na wszystkich kontach trafić chociaż jeden walkout dzisiaj. I niestety we wszystkich paczkach nie było zupełnie nic, została nam ostatnia paczka na moim głównym koncie. I po tej paczce oczywiście przenosimy się na moje poboczne konta. Zobaczymy, czy poszczęści się w ostatniej paczce. Niestety bez walkoutu. I nawet bez ekranów. Wszystkie paczki dzisiaj bez nawet jednych ekranów. Szkoda, naprawdę szkoda. A to są karty, które można trafić, karty Headliners, jak ktoś jeszcze nie widział. Aha, jeszcze jak ktoś nie logował się dzisiaj do FIFA, to przedłużona jest liga weekendowa, będzie trwała do 24 godziny dużo jak zawsze. Dobra, lecimy z pierwszą paczką na koncie pobocznym. Numer 1, tą pierwszą paczkę wam oczywiście pokażę, a resztę, jeżeli coś trafię. Mam nadzieję, jest, pierwsze ekrany są, także chociaż tyle. Jest to Polska, środkowy obrońca Kamil Glik. Złota paczka zawodników premium, paczka 25 tysięcy. Niestety bez walkoutu. Ale są ekrany, drugie dzisiaj. Hiszpania, prawy pomocnik Juan Mata, nie, to jest Castillejo. I ostatnia paczka na koncie pobocznym. Numer 1, paczka za 45 tysięcy, bez walkoutu. Ale są trzecie ekrany, także nie jest najgorzej. Brazylia, środkowy obrońca Felipe. I jesteśmy na moim koncie poboczny numer 3, otworzyłem już wszystkie paczki za ważne mecze i za SBC, które jest dostępne teraz na Events Headliner, nie było w nich zupełnie nic, więc wam nawet tego nie pokazywałem. Otwieramy paczkę ostatnią na tym koncie za 45 tysięcy. Niestety, chyba w niej również nie będzie nic, nie, są ekrany. Niemcy, środkowy obrońca, Tach, 83. Duża to paczka. I są ekrany w pierwszej paczce na koncie ostatnim moim pobocznym. Nie komentowałem nic, bo nie spodziewałem się, że w takiej paczce będą ekrany. Jest Kepa 83. Złota paczka rzadkich kart, same rzadkie karty. Jest walkout, pierwszy dzisiaj, czy będzie karta headliner? Niestety nie, jest to zwykły walkout. Co to będzie? Hiszpania, SPD, Sergio Busquets, 80 chyba 8, także jest pierwszy walkout. Mam nadzieję, że nie ostatni, chociaż zostały już tylko dwie paczki dzisiaj. Zobaczymy, czy uda się coś jeszcze trafić. I dobra, ostatnia paczka, jaką mam przygotowaną na ten odcinek, chyba że nie będzie w niej nawet ekranów. Jeżeli będą w niej chociaż ekrany, to będzie to ostatnia paczka w tym odcinku. Jeżeli nie będzie ekranów, lecimy jeszcze na moje główne konto. Zrobimy sobie ze dwie albo trzy paczki z wyborem zawodnika, także otwieramy tą paczkę za 45 tysięcy. Walkoutu nie ma. I ekranów również nie ma. Także lecimy na moje główne konto, jeszcze na dwie, trzy paczki z wyborem zawodnika. I dobra, zakończymy sobie dwoma wyborami piłkarza, pierwszy z nich, zobaczymy co się uda trafić, mam nadzieję, że w końcu się uda coś dobrego. To jest chyba najgorsza paczka, jaką widziałem właśnie z tego wyboru zawodnika Hernani o 76. I ostatnia paczka w tym odcinku, jak możecie zostawcie lajka, jak nie subskrybujecie kanału, zasubskrybujcie, otwieramy ostatnią paczkę w tym odcinku.
Czy zakończymy czymś dobrym? Dawid Villa, 82. Niestety. Także tylko dzisiaj jeden właściwie dobry traf w odcinku Sergio Busquets. Poza tym praktycznie nie było zupełnie nic w paczkach. Za parę godzin, myślę, że po godzinie chyba 19 czy po godzinie 20 widzimy się w SBC ligowym z Ligi Arabskiej. Chyba że wyjdzie jakieś SBC o godzinie 19 właśnie z tego eventu Headliner, to SBC z Ligi Arabskiej będzie prawdopodobnie jutro, a po 19 będziemy się widzieli właśnie w tym nowym SBC, jeżeli takie będzie. Na razie.